Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Progresu. Tak jak napisałem w komentarzu pod poprzednim odcinkiem, dochodzi wyzwanie Ocet Narskiego. Wcześniej pisaliście o tej karcie, jednak kompletnie wyleciała mi z głowy. Stwierdziłem, że idealnie by się u nas spisał na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego, więc będziemy o niego walczyć. Wyzwanie jest proste, jak widzicie, ponieważ muszę zdobyć jednego gola z rzutu wolnego, cztery bramki z dystansu i zdobyć hat-trick assist, jeśli tak to mogę nazwać. No mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Teraz jesteśmy już w grze i Vlazło wyląduje na ławce, ponieważ tak jak mówiłem, potrzebuję kogoś szybszego na tej pozycji. I cóż, będzie to piłkarz, który już występował w pewnej z moich serii. Mówię tutaj o Back to Glory. Proszę państwa, powitajmy Maćka Gajosa. Jego karta wygląda fajnie. No gdy używałem go chyba w FIFA 15 czy FIFA 16, wydaje mi się, że to było w poprzedniej edycji FIFA, to zdobywał wiele niezłych bramek z dystansu. No mam nadzieję, że tutaj pójdzie śladami Vlazło i pozwoli nam oglądać przecudowne gole. Teraz co mogę powiedzieć, wyszukajmy przeciwnika i zgarnijmy trzecie zwycięstwo z rzędu. Jedno jest pewne, gram z Polakiem, FC Ponalewce, bardzo fajna nazwa tego zespołu. Braithwaite i Paulsen na napadzie, bardzo tania drużyna jednak z fajnymi piłkarzami, więc może być... oby nie było ciężko, nie będzie, nie. Robak, aj! Byłem pewien, że bramka, bo tak ładnie ta piłka leciała dobrze, słuchajcie, tak chciałbym jeszcze się odnieść do piątkowego livestreama. No fajnie, otworzyłem sobie paczki za 12 tysięcy FIFA points, jednak... Po tym pack openingu czuję się, jakbym po prostu wziął 350 zł w rękę, w drugiej ręce trzymał zapalniczkę i użył tej zapalniczki na banknotach, ponieważ to jest niedorzeczne. Wiecie co, no dobra już, nie obchodzi mnie to, że nie liczyłem na takich piłkarzy jak Kante, chciałem zobaczyć chociaż cholernego Kina z Burnley, jednak nawet żadnego informa. Wiecie co, otworzyłem sobie na tym koncie paczkę z Robak, nie ma bramki, z gwarantowanym, nie gwarantowanym informem. Ta paczka Upgrade Premier League, które sobie też robiłem na streamie. Na streamie nic nie trafiłem w tych paczkach. Tutaj zrobiłem sobie jedną paczkę, otwieram, Jagielka Inform. I tak jest, więc tutaj nie wydałem żadnych FIFA points teraz. Złożyłem sobie SBC i trafiam Informa. Na głównym koncie wydaję mnóstwo kasy i nic, po prostu nic. Więc jeśli chodzi o przyszłe livestreamy, to wiem jedno, nic nie będę otwierał już z Team of the Season, ponieważ żal mi po prostu pieniędzy. No może nawet jakbym trafił tego jednego głupiego Informa, inaczej bym na to spojrzał, jednak no niestety. Wiem, że lubicie to oglądać, ale jest po prostu żal kasy, wolę to wydać na co innego. No, co innego jakbym serio dostawał points od EA, wtedy to wiecie, ciągle mógłbym otwierać. Dotacji nie będę robił, no bo mam swoje zasady, tyle, więc po prostu nie będę otwierał paczek. Będę nagrywał filmy o kartach Team of the Season, jednak otwieranie paczek sobie zostawiam. Przecież stream Uniteda, Oscar otworzył za 2,5 miliona monet. Nic nie trafił, żadnego totsa, więc sorry EA, moich pieniędzy już nie dostaniecie. Musiałem się trochę wyżalić, ponieważ to we mnie się działo. Tak zdenerwowany byłem, przepraszam, jeśli jakoś to się przełożyło na streama, jednak no niestety. Chciałem chociaż jedną kartę zobaczyć wartą więcej niż 30 tysięcy. Kielini poszedł za 17 i to był mój najlepszy traf. Piłkarz za 17 tysięcy. Ale dobrze, tak już z pozytywnych rzeczy, to dzisiaj mamy naprawdę ciekawy dzień w świecie futbolu. No, mistrza Anglii już znamy, mistrza Niemiec już znamy, jednak w lidze angielskiej toczy się walka o te trzecie, jak i czwarte miejsce. Życzę Manchesterowi City udanego remisu i oczywiście wtedy wiecie, Liverpool wygrywa, jeśli dobrze pamiętam, to wtedy Liverpool wskoczyłby na trzecie miejsce. Również w lidze polskiej dzieją się ciekawe rzeczy, jak Jelonia gra z Legią, Lech gra z Lechią. No nie ukrywam, czekam na te dwa spotkania dzisiaj. Tak samo jak właściwie na spotkania z Premier League. Oj, Pawłowski chyba był na spalonym, ale spróbuję uderzyć. Okej, mamy rzut rożny. Jeśli Lechia wygra, no to nie wiem co by musiało się wydarzyć, by nie było europejskich pucharów w trójmieście. Znaczy są Arka, ale Arka to zaraz spanie do Ligi Pierwszej, no i to jest Arka. Jako gdańszczanin to po prostu żałuję, że Lech nie wygrał tego Pucharu Polski ze względu na to, że przez zwycięstwo Arki tylko trzy drużyny z, wiecie, no, z pierwszych miejsc dostają europejskie puchary w Lidze Polskiej, kwalifikacje do europejskich pucharów, żeby być tutaj bardziej precyzyjnym. Jednak jeśli chodzi o Ligę Angielską, to chciałbym jednak, by Liverpool bezpośrednio się dostał do tej Ligi Mistrzów, no bo wiemy jak to jest z Liverpoolem i słabszymi drużynami. Trafią na, nie wiem, jakąś bolcowatą drużynę z Austrii. Nie, pewnie jest taka możliwość, tam nie wiem dokładnie jak te drabinki wyglądają, no i co, i Liverpool odpadnie, super, nie no. Jestem dobrej myśli, będzie co oglądać, no i oczywiście wieczorem taka truskawka na torcie. La Liga,
Barcelona i Real walczą o mistrzostwo. No tak jak mówiłem na streamie, coś mi się wydaje, że jednak to Real sięgnie po mistrzostwo Ligi Hiszpańskiej. Jednak pamiętajcie o tym, że ja nie kibicuję żadnej z drużyn w lidze hiszpańskiej, więc nie robi mi to, czy wygra Barcelona, czy też Real. Po prostu mam takie przeczucie, że to jednak królewscy wrócą z pucharem do domu. Dobry strzał Pawłowskiego, no wiecie co, czas się wreszcie zamknąć i zdobyć bramkę. Jednak słuchajcie, to były takie tematy, na które po prostu musiałem się wypowiedzieć. No jednak to jest FIFA. Kanał też zahacza o tematykę piłki nożnej, więc muszę mówić o takich rzeczach. Wrócą dwie połowy, niedługo wrócą, tylko po prostu muszę jakąś lepszą formę wykombinować, żeby to się lepiej oglądało. Dobrze, gramy. Gajos, jego pierwszy strzał w tym meczu, poprzeczka. No proszę, proszę, nic się nie zmieniło od ostatniej FIFA. Pięknie mogła się ta pierwsza część gry dla nas skończyć, jednak niestety jest tylko 0 do 0, jednak jak widzicie, przeważam, teraz trzeba wykorzystać tę przewagę, że tak powiem. No i to musi być wreszcie gol, niesamowite, Gajos, jeśli się nie mylę, 1 do 0, dobra akcja. Chwila opanowania, spokoju i mamy prowadzenie i wszystko wskazuje na to, że będzie trzecie zwycięstwo z rzędu. No wreszcie. Znaczy nie wreszcie, bo dopiero co to wyzwanie pojawiło się w poprzednim odcinku, ale jestem zadowolony, że dobrze mi idzie w tym spotkaniu. Czy ze wszystkich ludzi Gajos będzie blisko hat-tricka? Tak jest, 2 do 0, ale to się nazywa dobra zmiana. Czuję tę różnicę pomiędzy nim a Vlasło oczywiście. Piotr potrafił niesamowicie uderzyć z dystansu, jednak Maciek jest szybszy, zwinniejszy, no i cóż, najwyraźniej skuteczniejszy na tym poziomie gry. I bardzo dobrze, tylko proszę, graj dalej, bo chcę hat-tricka. Nie jest to Gajos, Gajos się tutaj nigdzie nie pojawi, więc to Pawłowski jest autorem trzeciej, zdobywcą trzeciej bramki, autor. No to chyba też się tak mówi, jednak zdobywca brzmi dla mnie lepiej. Mam nadzieję, że to nie koniec, ponieważ ja chcę więcej. Nie, proszę, niech to nie będzie bramka. Braithwaite, podanie do Paulsena, słupek! Ale fart. Dlaczego tak nie chciałem tego gola? Ponieważ jednym z wyzwań jest zdobycie więcej... wygranie różnicą trzech bramek. Widzicie wynik, nie? No właśnie. Sędzia zagwizdał po raz ostatni, zgarniamy trzecie zwycięstwo z rzędu. Niestety nie było hat-tricka, jednak mamy również zwycięstwo różnicą trzech bramek, więc udało się. Naprawdę był to udany mecz. Habs, zawodnikiem tego meczu, no... obrona grała nienagannie, Onana. Ile miał obronionych strzałów? 4, jednak słuchajcie, a propos obronionych strzałów Onany. Zapomniałem o tym wspomnieć na początku, jednak widziałem mnóstwo komentarzy, że on miał więcej niż 7 obron w tym poprzednim spotkaniu, więc okej, skoro uważacie, że mam sobie zaliczyć to wyzwanie, to dobrze, robię to. Czyli 1 na 2 obecnie, tak to wygląda. Dobrze, drugie spotkanie przed nami, no i tym razem tak łatwo chyba nie będzie. Kluivert. Z nim Quincy Promes, mamy również, o Jezu, jak się nazywa ten SPD, Gluszaków, tak, coś w tym stylu. Tylko czemu dany na środku obrony, ten piłkarz Crystal Palace? Nie wiem. Dobrze, że najpierw nie trafiłem na tego rywala, ponieważ no, w ten sposób straciłbym 2 zwycięstwa z rzędu, a tak to już nie muszę się o to martwić. Gajos, pierwszy jego strzał w tym meczu i Butland prawie został pokonany. Ona na broni. Wow, byłem pewien, że legenda to wykończy, ale jednak przeciwnik bardzo słabo uderzył. I ona na znów broni. Doskonale. No to może teraz Marcin Robak sam na sam, no i standardowo 0 do 1. On wie jak kończyć. On wie jak kończyć i z łatwością pokonuje Butlanda. Cudownie. A wiecie co? Przeciwnik ma bardzo fajny skład. Taki kreatywny. W tych wszystkich piłkarzy nie widuje się na co dzień w fucie. Ale jednak... nie grasz tak dobrze, jak myślałem, że będzie grać, więc gramy dalej. Nie mam nic przeciwko temu, że przeciwnik do najlepszych nie należy. Ale się zaplątałem, nie? Sam już nie wiem, o czym mówiłem. Główka! No teraz brawo, Butland. Koniec pierwszej połowy, udało się utrzymać prowadzenie, tylko teraz trzeba grać dalej. Tak samo dobrze. Lepsza dokładność podań, więcej strzałów, widać, kto tutaj dominuje. Choć nie ukrywam, mógłby przeciwnik troszkę więcej strzelać, ponieważ chciałbym... te 7 obron Onany. Kluivert. Ale przepraszasz mnie? Nie musisz mnie przepraszać. Ja będę przepraszał, jak wygram to spotkanie. Więc daj mi chwilę na zdobycie drugiej bramki. No i niestety chyba ta bramka oznacza, że tracimy szansę na to, by... nasz bramka został zawodnikiem meczu, jednak teraz kapitalne zagranie Mora. Gajos przelobuje. Ach, czemu ja to robię, kiedy tego nie umiem robić? Po ziemi bym uderzył i byłoby 1-2. Ale ja naprawdę nie wiem, jak ludzie potrafią lobować.
Mi to nigdy nie wychodzi. Zawsze, zawsze, ale tak samo zawsze. To tak. Zawsze tak samo to wygląda. W sensie, że wiecie, no niby jest ten lob, ale ta piłka trafia w ręce bramkarza, bo on je wyciąga najwyżej jak się da. I tak zawsze to u mnie wygląda. Chyba że bramkarz wyjdzie na 20 metrów z bramki, od bramki, no to wtedy może mi się uda. Jeden, no kurczę, już któryś raz dostaje rzut wolny blisko pola karnego, jednak czemu, czemu ten faul nie może być w tym pięknym prostokącie? Obronił! Młodemu Holendrowi brakował... Jak to jest możliwe? Jeszcze powtórki! Skurczybyk nie ogląda, ale... Pierwszy raz widzę gola w takim stylu w FIFA, no... W tym roku... Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Nadal może być remis, robak, robak! To była piłka remisowa. 4 minuty przed końcem i niestety nic, jeszcze teraz pewnie Quincy Promes, a jednak Onana. Dobra, sędzia dorzucił 4 minuty, a to jest już chyba piąty rzut rożny. No i teraz zagwiżdżę. Oczywiste. Gaj jest zawodnikiem tego meczu, Onana nie radził sobie aż tak źle. Zobaczmy, ile miał obronionych strzałów. 7. 7, dobrze. Zaliczamy, czyż nie? No bo... 7 to 7, więcej niż 7. No ale może być też 7. Uznajmy, że tam jest ten patyczek pod znakiem większości. Okej. No chyba, że będzie masowy sprzeciw w komentarzach, to wtedy to usunę z licznika. Szkoda, wielka szkoda, ponieważ to był dobry mecz w moim wykonaniu, choć... No zabrakło tego czegoś, bo gdybym to coś miał, to bym wygrał. Spokojnie, to dopiero pierwsza porażka w tej lidze. I ostatnia. Dobrze, co mogę powiedzieć? Na dzisiaj jest to tyle. Plus jest taki, że odrobinę do przodu posunęliśmy się z wyzwaniami. Jesteśmy blisko paczki z gwarantowanym informem, również z Jensem Lehmannem wygląda to odrobinę lepiej. Cetnarskiego w ogóle nie ruszyłem, bo... No, było trudno. Było po prostu trudno. Szkoda, że nie było żadnego hat-tricka. No akurat jak dodałem zadanie o hat-tricka, to nie ma tych hat-tricków, ale jestem dobrej myśli. Jeszcze dużo meczów przed nami, damy radę. Dziękuję wam za oglądanie, życzę miłego tygodnia, bo jutro poniedziałek, co jutro na kanale? Szczerze to jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Pozdrawiam. Cześć.